Witam Was, Paraguay Life. Ja mam na imię Zbyszek i jak zawsze serdeczne, ciepłe, gorące pozdrowienia przy prawie jak zawsze pięknej pogodzie ze słonecznego Paragwaju. Sami zobaczcie. Dzisiaj mamy małą rocznicę, że tak powiem. I mamy powód do ogromnej radości i do ogromnej dumy. Z jakiego powodu? Właśnie. Dzisiaj nagrywamy setne wideo. Setne wideo. Musicie to sobie wyobrazić. Coś wspaniałego. Coś wspaniałego. Dlatego dzisiaj porozmawiamy właśnie zarówno o przeszłości, jak i o przyszłości. To będzie dzisiaj temat w naszym setnym wideo. A więc trzymajcie się i zostańcie z nami. Przede wszystkim chcieliśmy Wam wszystkim, moi drodzy, podziękować bardzo serdecznie, z całego serca podziękować za zarówno współpracę, za liczne zapytania, za wspaniałe przykłady na nowe tematy, za kontakt z nami, zarówno telefoniczny, jak i poprzez e-mail. I podziękować Wam, bo praktycznie dzięki Wam, dzięki Waszym pomysłom możemy robić ten kanał i robić dla Was, przede wszystkim dla Was, kręcić wideo z Paragwaju. Bo przede wszystkim robimy te wideo z myślą o Was, aby Was, że tak powiem, nie tylko przekonać, ale przede wszystkim pokazać ten w sumie mało znany, ale naprawdę piękny kraj z piękną pogodą i z pięknym życiem. To jest przede wszystkim najważniejsze. Dlatego mieliśmy już dużo, naprawdę bardzo dużo gości, zarówno z Polski, jak i z Europy. Przede wszystkim Polonia niemiecka, ale również z Hiszpanii. Przybywali ludzie z Włoch. Z Holandii mieliśmy goście. Nie mówiąc też o oczywiście zagranicy, czy za oceanem, to znaczy Stany Zjednoczone, Kanada, czy też Australia. Dlatego większość z Was, wydaje mi się, odkrywa dopiero na nowo. I w sumie mało kto z nas wiedział, ja muszę szczerze przyznać, że sam nawet 15 lat temu nie bardzo wiedziałem, gdzie Paragwaj leży. Dlatego jest to kwestią istotną, uważam, żeby cały czas dążyć do tego, cały czas szukać tej swojej, waszej drogi, abyście znaleźli właśnie to miejsce, to piękne miejsce, w którym możecie spokojnie żyć i po prostu żyć według waszego uznania, tak jak wy chcecie. Tak? Dlatego dalej prosimy Was o wsparcie. O wsparcie. Trzymajcie nie tylko kciuki, ale przede wszystkim lajki w górę. Podzielcie się tym wideo z innymi, którzy może chcą przyjechać do Paragwaju, których ten temat Paragwaju, jak i Ameryki Południowej interesuje. Więc podzielcie się na Facebooku, na Twitterze, na innych mediach socjalnych, aby, że tak powiem, bardziej ten kanał rozpropagować. Także cieszymy się za każdego Waszego lajka i za subskrypcję kanału, abyście nic nie przegapili następnych, przede wszystkim następnych 100, miejmy nadzieję, że więcej wideo, tak? A z tym optymistycznym akcentem przy pięknej pogodzie kłaniam się, dziękujemy za uwagę i do następnego wideo. Ciao, ciao!